Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kino. Dzisiaj przed nami świat według kiny, a w tle mamy WoWa. I ten WoW nie jest w tle wcale przypadkowo, gdyż dzisiaj będzie temat, który mi się wydaje, że już kiedyś tam poruszałam, ale który gdzieś tak ostatnio we mnie bardzo uderzył. Temat tracenia czasu przy grach komputerowych, a ogólnie przy siedzeniu na internecie. Wielu moich znajomych, jak i większość z mojej rodziny, twierdzi, że gry są stratą czasu. Totalna strata czasu, że w ogóle cholera wie, co ja tu robię, że spędzam godziny przed tym kompem, tylko patrząc w te gry i psując sobie wzrok. I powiem wam szczerze, że to troszkę tak przyobserwowałam. I wychodzi na to, że większość z osób, które zwracają właśnie uwagę o to, że tracę czas przy grach, same spędzają sporo czasu przy komputerze, na przykład na Facebooku. Odświeżając co chwila Face'a, sprawdzając, czy ktoś nie dodał czegoś nowego, bo... Bo cóż, trzeba być na bieżąco, nie? Także ja tracę czas właśnie na grach, a oni nie tracą go na fejsie, czy chociażby na samym przeglądaniu internetu, bo no dobra, przejrzą sobie wiadomości na, nie wiem, na necie, wchodzą sobie na Quake'a, na Pudelka, na co tam sobie chcą. Ja też takie rzeczy robię. I tak wiecie, tak się zastanawiałam, mówię, kurde, odkąd zacząłem grać w WoWa, zresztą w ogóle odkąd w ogóle gram w gry, nie? Jakby nie patrzeć, większość gier jest po angielsku, czyli szkolisz język. Większość ludzi w grach mówi po angielsku, więc po raz kolejny szkolisz język i pisze po angielsku, więc nie tylko, że szkolisz język, słówka, jeszcze pisownia. To jest całkiem niezła szkoła i ja powiem wam szczerze, że więcej się nauczyłam angielskiego z filmów lub seriali oglądanych po angielsku i właśnie z gier. Nie nauczyli mnie tego w szkole, przynajmniej więcej angielskiego, że tak powiem, użytkowego. Czyli takiego, żeby się w ogóle z kimś dogadać. Kolejną rzeczą jest to, że tak, w WoWie spędzam masę czasu, okej. Jestem w jednej chyba z większych polskich gildii, znaczy w sumie to nie wiem, jakie są inne polskie gildie, ale... Znaczy jedną znam. Nie, ale u nas jest tam ogólnie w gildii ponad 900 osób, wiadomo, że część to są alty, ale myślę, że spora jednak część to są żywe ludki. I tak naprawdę po raz kolejny poznaję masę fajnych osób, bo można poznać masę fajnych osób. Można spędzić z kimś czas, nawet na głupim TeamSpeaku rozmawiając, bo tak też nam trochę czasu schodzi. Rajdy, nie rajdy. Też na co po niektórych troszkę nauka odpowiedzialności, bo jak się umówią, no to by wypadało być. Co też jest gdzieś tam jakimś tam plusem. Słuchajcie, to jest, widzicie, znowu opcja, że nie wiem, może kiedyś odwiedzę ludzi, nie wiem, w Poznaniu, w Dąbrowie Górniczej, w Warszawie, w Krakowie, gdziekolwiek bym nie była, to zawsze mogę się spotkać z kimś z gildii na przykład również. Gdyż no wiadomo, jak jest tyle osób, to ciężko nie znaleźć kogoś, kto mieszka. Zresztą co najmniej dwóch kolegów z gildii jest Częstochowy i też się może gdzieś tam kiedyś na jakieś piwko spotkamy. Czyli po raz kolejny gry, które teoretycznie czynią człowieka aspołecznym i trzymał go z dala od przyjaciół, znajomych i innych ludzi, tak naprawdę mają też aspekt taki, że się ludzi wielu poznaje i to... I ja wam powiem tak, mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach ludzie dalej myślą, że gry to jest single player. Czyli myślę, że większość moich tam wujków i ciotków nie kojarzy, co to znaczy single player, ale też, że to są właśnie gry, jakie były przed laty, gdy człowiek się przez internet, z internetem łączył przez modem, który wydawał dziwne piski i trwało to w chuj długo i trzeba było jak najmniej czasu spędzać w internecie, bo rachunki później były kosmiczne. Co prawda większość teraz osób ma komputery, ma internet,
To ma internety. Czekajcie. Ma internety. I troszkę się już orientuję, już się troszkę pozmieniało, natomiast dalej gdzieś tam taki stereotyp gracza to jest stereotyp gracza, który gra tylko w single i tak naprawdę tylko siedzi, się zamyka komputer to całe jego życie i on przez to nie wiem, zapomina jak gadać z ludźmi, czy coś w tym stylu. Tak naprawdę teraz większość gier ma multi i większość osób gra na multi, no bo jednak granie z kimś to większa frajda, a to już nie są czasy, gdy się szło do kogoś i się na zmianę grało, czy coś tam się próbowało na jednej klawiaturze wcisnąć w dwie osoby, żeby coś tam pyknąć między sobą. I to jest moim zdaniem dobre. Także wiecie, no kurczę, troszkę taki stereotyp właśnie tego single playerowca bardzo oddziałuje na to, co ludzie teraz myślą o graczach. I mam nadzieję, że kiedyś nastąpi ten piękny dzień, kiedy ludzie zobaczą, jakie możliwości w dzisiejszych czasach dają nam gry, czy rozwijają, nie wiem, jakieś zmysły, czy dają ogólne możliwości rozwoju na zasadzie tego nawet pierdzielonego Minecrafta, że no klocki Lego już, że tak powiem, wyszły troszkę z użycia, ale można wiele rzeczy na przykład budować w Minecrafcie i to jest dobra rzecz, można się w milionach różnych gier właśnie uczyć angielskiego, można poznawać masę ludzi. Ja wiem, że w młodym wieku to jeszcze niewiele daje możliwości z racji tego, że no, jak człowiek jest młody, no to też gdzieś nie wyjedzie, nie przyjedzie ktoś do kogoś. I to bywa problematyczne. Natomiast już tak w moim wieku to nie jest żaden problem, bo to jest wsiąść, jedziesz i jesteś. I nie ma problemu z tym, żeby ktoś przyjechał do ciebie, ani z tym, żebyś ty pojechał do kogoś. I tak naprawdę myślę, że właśnie większość czasu i mniejszy kontakt z innymi osobami mają osoby, które nie grają i właśnie, nie wiem, odpalają kompa, wchodzą na tego Facebooka i tylko czekają, aż ktoś pierdolnie posta, albo siedzą na kwejkach, nie kwejkach, tak jak mówię, sama siedzę, żeby nie było. Ale to tylko sobie przeglądam, a nie, że się tak jakoś konkretnie zagłębiam. A tak naprawdę w grze rzadko z kimś nie gadam, no i taka jest prawda. Także nie wiem, ja wam tu poddaję pod przemyślenie, piszcie mi oczywiście, co sądzicie na ten temat. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga, więc komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, Kina z Kropą, trzymajcie się, cześć!